Z tej strony Kamil, piątek, 18, kolejna kryptoprasówka przed nami. Zaczynamy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, dlaczego ten cykl jest całkowicie inny od tych wszystkich, do których porównujemy się w jakichś analizach. Jeżeli jesteście już na tym rynku jakiś czas, to pewnie zauważyliście, że bardzo dużo analityków stara się znaleźć odpowiedzi co do tego, gdzie ten nasz cykl może się zakończyć, patrząc wstecz, porównując historię z 2013, z 2017 roku i staramy się dopasować, nawet dochodzi do skrajności, w których nakładamy na siebie wykresy z 2013, 2017 i staramy się projektować to, w którą stronę Bitcoin może teraz pójść, czy 250 tysięcy jest nadal w zakresie, czy 300 tysięcy jest możliwe. I dzisiaj chciałbym z Wami konkretnie porozmawiać o tym, dlaczego tego typu podejście jest błędne. Dlaczego uważam, że większość analityków on-chain popełni błąd? Dlaczego uważam, że oczywiście analiza on-chain jest ważna, ale ślepe podążanie za nią sprawi, że prawdopodobnie prześpimy szczyt i prawdopodobnie będzie po drodze mnóstwo pułapek, które na nas czeka. Myślę, że odcinek dosyć kontrowersyjny, więc nie przedłużając już teraz, najpierw ogłoszenia, a później rozpoczynamy z konkretami. Jeżeli chodzi o ogłoszenia, to jest ich kilka. Przede wszystkim grupa telegramowa, na którą Was zapraszam, klikając w link, przenosi Was bezpośrednio na grupę. Czasami jest tak, z tego co zgłaszacie, że jest problem z tym linkiem, że on Was przenosi na Telegram, ale z tego co wiem, to większość osób gdzieś tam faktycznie link działa tak jak powinien. Jeżeli klikacie, od razu Was powinno przenieść na Telegram. Jeżeli nie macie aplikacji Telegram, to powinno Was zapytać Windows czy Mac, powinien Was zapytać, czy zainstalować tą aplikację. Musicie sobie z tym jakoś poradzić, tam jesteśmy, ten link działa, niektórzy mają problem, ale później, gdy gdzieś się tam zainstaluje odpowiednie rzeczy, to już to wszystko śmiga. Kolejna sprawa, kamilarzombek.pl, tam znajdziecie e-book z 10 lekcjami z 2017 roku. Można pomyśleć, a 2017 rok, ok, to jest czas, w którym no, było trochę inaczej, no to po co ja mam czytać lekcje? W tych lekcjach przede wszystkim skupiłem się na emocjach, na tym, co tak naprawdę drive'uje każdy kolejny cykl. Narracje się zmieniają, różne wskaźniki się zmieniają, ale emocje pozostają na samym końcu te same. Link do giełdy, na której gram, znajdziecie w opisie. To wszystko i przechodzimy teraz do konkretów. Chciałbym Wam dzisiaj znowu opowiedzieć pewne historie. Chciałbym z Wami wrócić historycznie właśnie do 2013-2017 roku i zadać sobie kilka bardzo prostych pytań i właśnie znaleźć na te pytania odpowiedź. Pierwsze pytanie, które warto zadać, co spowodowało bestce we wcześniejszych cyklach? Jeżeli wrócimy sobie do 2013, do tego cyklu, który tak naprawdę po raz pierwszy Bitcoina wyniósł powyżej $100, później powyżej $1000, Mieliśmy taki podwójny szczyt, tak można powiedzieć, w tym cyklu. To gdy wrócimy sobie do tamtych czasów, gdy gdzieś tam przejrzymy archiwalne posty na forach, gdy przeczytamy jakieś artykuły, które wtedy się pojawiały, tak naprawdę wtedy tym driverem tej hossy w pewnym sensie to, że wybiliśmy powyżej $1000, była taka chińska narracja, ja to tak nazywam. Chińska narracja polegała na tym, że mnóstwo Chińczyków kupuje Bitcoina, ogromny kapitał wchodzi w kryptowaluty, kupując Bitcoina i tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na te wzrosty, to zwróćcie uwagę, że wystarczył niecały miesiąc, żebyśmy wybili ponad $1000. Bardzo dynamiczne, szybkie wzrosty, wręcz bez przystanków. Nie było takich momentów w takim wzroście, w którym na chwilę byśmy się zatrzymali, byłoby nie wiem, 2-3-tygodniowa korekta. Wszystko było bardzo, bardzo dynamicznie, szybkie. Każda korekta była wybraniona kolejnym szczytem i lecieliśmy w górę.
W tamtym czasie MTGOX, czyli giełda, którą w tym momencie kojarzycie z tej słynnej akcji, że mam wypłacać te bitcoiny właśnie osobom, które wtedy straciły. Wyobraźcie sobie, że wtedy MTGOX był odpowiedzialny za 70% całego handlu na rynku krypto. 70% wolumenu przechodziło przez MTGOX. No i MTGOX właśnie. I tak naprawdę, gdy popatrzymy na wykres, no to bitcoin gdzieś tam w okolicach 1000 dolarów pojawił się w grudniu. A MTGOX tak faktycznie upadł, jakby zawiesił swoją działalność, czyli 70% wolumenu nagle straciło giełdę, na której gra w lutym. No i to tak naprawdę rozpoczęło nam ogromne spadki. Jeżeli popatrzymy sobie z perspektywy czasu na ten okres, to na pewno ja uważam, że MTGOX to był taki oczywiście zapalnik, który jeszcze spowodował, że te spadki były jeszcze mocniejsze, ale to, co przede wszystkim było taką tykającą bombą, to tak zwane niezrealizowane zysk i strata. I niezrealizowany zysk i strata to, tak jak kiedyś mówiłem, to tykająca bomba. Jeżeli jest okres, w którym bardzo szybko rośniemy, czyli nie ma tych przystanków, nie ma tych korekt, nie ma takich momentów zwątpienia, to wtedy ta niezrealizowany zysk i strata, albo raczej niezrealizowany zysk puchnie nam jak balon. Bardzo, bardzo szybko. Kolejne 10% to kolejne 10% powiększania się tego balonu. Wszyscy są na tym pociągu załadowani, aż pod korek, wszyscy zarabiają, no i właśnie wtedy wystarczy kliknięcie i ogromne spadki gwarantowane. Czyli w 2013 roku właśnie to miało miejsce, ten niezrealizowany zysk dzięki tym ogromnym wzrostom, tym dynamicznym wzrostom, w taki sposób właśnie spowodował to pęknięcie, koniec, powyżej 1000 dolarów, jeszcze przekroczyliśmy te 1000 dolarów. Jakie było też wtedy myślenie, jesteśmy na 1000 dolarach, jeżeli przebijemy 1000 dolarów, wylecimy znacznie wyżej, no i faktycznie ten bitcoin jeszcze wyżej wyleciał, ale wtedy było zgaszenie, no i to zgaszenie spowodowało ogromną realizację zysków. I jeżeli popatrzymy sobie, porównamy jeszcze wtedy, jak zachowywały się altcoiny, oczywiście nie było tak dużo tych altcoinów, Litecoin, XRP, to zwróćcie uwagę, kiedy dokładnie miały wzrosty. To były też bardzo dynamiczne wzrosty altcoinów, Litecoin, XRP, znowu parabioliczny wzrost w górę. W miesiąc zrobiliśmy ogromne procentowe wzrosty i ten sam przykład. Niezrealizowany zysk, jak puchnący po prostu balon było przebicie i nagle kaskada, w której ludzie wyprzedzają się ze sprzedażą. Każdy chce sprzedawać jeszcze, żeby złapać jakąś dobrą cenę. Cena spada w dół i w taki sposób właśnie skończył nam się cykl w 2013 roku. Jeżeli chodzi o 2013 rok, to trzeba powiedzieć to, że wtedy główną siłą napędową całego rynku był retail, czyli inwestorzy z ulicy. Oczywiście po prostu w cudzysłowie liczę, czyli tacy, którzy usłyszeli o bitcoinie i stwierdzili, ok, kupuję, bo to rośnie. Więc wtedy inwestorzy tacy niedoświadczeni spowodowali ten ogromne wybicie na bitcoinie. I później podczas tych spadków też inwestorzy, właśnie ci uliczni inwestorzy zaczęli się wyprzedzać w swoich sprzedaży. Czyli dynamiczne wzrosty spowodowane euforią właśnie inwestorów z ulicy i jeszcze dynamiczniejsze spadki właśnie poprzez ten strach, poprzez wyprzedzanie się, kolejne zlecenia wyprzedzały kolejne zlecenia i w taki sposób doprowadził do kaskady spadku. To, co również tutaj trzeba powiedzieć i zaznaczyć, bo chciałbym Wam znowu zbudować taką pewną historię i na samym końcu wyciągniemy sobie wnioski konkretne, to to, że 2013 rok to był jeszcze rok, w którym typowego Kowalskiego było stać na jednego bitcoina. Zwróćcie uwagę, że na tym rynku kryptowalut, jeżeli tłumaczycie całkowicie zielonej osobie bitcoina, to zawsze się zastanawia, no dobra, jeden bitcoin, jest takie przecież jeden bitcoin. Jednego bitcoina, czy stać mnie na jednego bitcoina? Mnóstwo osób nie wie, że bitcoin jest podzielny, więc jest takie myślenie, czy mnie stać na jednego bitcoina. Wtedy zaczęliśmy tak naprawdę ten rajd z gdzieś tam z 20 dolarów, skoczyliśmy na 1000 dolarów. Poprzez cały ten cykl typowego Kowalskiego było i jeszcze stać na jednego bitcoina, czyli nie było bariery wejścia, emocjonalnej bariery wejścia. Przechodzimy dalej. 2017 rok, czyli okres, który bardzo, bardzo dobrze pamiętam.
2017 rok to był czas, w którym rozpoczęliśmy rajdem Bitcoina. Ten rajd Bitcoina polegał na tym, że wybiliśmy nowe ATH. Wtedy, to był luty 2017 roku, styczeń, luty 2017 roku, wtedy też była narracja na ETF-y, które oczywiście wtedy nie zostały wprowadzone. Był spadek, ale już bardzo duży kapitał został zgromadzony na rynku krypto. Przebiliśmy szczyt, bardzo ważny historyczny szczyt, czyli szczyt 2013 roku został przebity. Skończyło się to oczywiście korektą, ale nagle co się stało? Ten duży kapitał, który był zgromadzony w Bitcoinie, zaczął przechodzić w altcoiny. Altcoiny, które do Bitcoina były bardzo, bardzo tanie. Były wręcz, jeżeli popatrzymy sobie na wykres XRP, to przed tym okresem, jak Bitcoin wybijał nowe ATH, no to XRP dobijało do swoich minimum. Była wtedy narracja, że altcoiny będą spadać wiecznie i nagle pojawiła się siła. Nagle pojawiła się moc, która zaczęła wchodzić w altcoiny. I co się okazało? Przez całe pół roku, do czerwca 2017 roku, altcoiny grały pierwsze skrzypce. To tam były ogromne wzrosty. To właśnie ludzie, którzy byli w altcoinach, jeżeli byli cierpliwi, zarobili najwięcej. Wzrosty przeogromne. Szczyty w wykresach do Bitcoina. Ludzie, którzy mieli Bitcoina, a tylko Bitcoina, głównie Bitcoina, to w takich kluczowych momentach zaczęli panikować, bo Bitcoin nagle stał się tak nudny, tak nikt go nie chce, bo już jest powyżej $1000, jest relatywnie drogi, więc zacznijmy spekulować gdzieś indziej. Takie były wtedy racje. I co? Czerwiec 2017 roku, pęknięcie bańki altcoinowej, ogromne spadki do Bitcoina. Bitcoin też wtedy oberwał, z tego co pamiętam. Potem szedł bokiem i nagle, gdy wszystko wyglądało jak totalnie pęknięcie bańki na altcoinach, ogromny kapitał wrócił do Bitcoina. Czyli zwróćcie uwagę, że historia nam pokazała, że ten kapitał, który decyduje o tym, co się gra, zrobił duże wzrosty na altcoinach. Grał do Bitcoina, czyli sprzedawali prawdopodobnie ogromne ilości altcoinów, sprzedawali do Bitcoina, wykręcając w tym momencie idealne wyjście do Bitcoina, gdy nikt się tego nie spodziewał. Gdy wszyscy mówili, że Bitcoin jest tym coinem już takim nudnym, zaczął się największy rajd Bitcoina. Rajd Bitcoina, który doprowadził nas do $20,000. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na końcówkę tego 2017 roku, to znowu można tutaj znaleźć cechy wspólne z 2013 rokiem. 2017 rok to był rok, w którym z $6000 na Bitcoinie w niecały miesiąc pojawiliśmy się na 20 w miesiąc, niecały miesiąc, coś takiego, około miesiąca pojawiliśmy się na $20,000. Z tego co pamiętam, to był czas, w którym też nie było miejsca na dłuższe korekty. Nie było czasu, w którym ludzie zaczęli się zastanawiać, czy to już koniec, czy to już po prostu jest koniec tego rynku. W tym ostatnim cyklu, tym najbardziej dynamicznym cyklu, nie było po raz kolejny miejsca na dłuższe zwątpienie. Rośliśmy dzień za dniem, nawet jeżeli pojawiły się jakieś chwilowe korekty, były bardzo szybko wybranione. I zwróćcie uwagę znowu, część wspólna 2013-2017, część wspólna tych cykli. Ogromny, niezrealizowany zysk nam rósł. Z każdą kolejnym szczytem nam rósł. O 10%, o 20%. I w ten sposób znowu była narracja, Bitcoin dobije do $10,000 i to będzie szczyt. I co się stało? Zwróćcie uwagę, przebiliśmy $10,000. Znowu ci, którzy uważali, że to już jest koniec, zaczęli wierzyć. Dobiliśmy do prawie 20 tysięcy dolarów i tam było pęknięcie. Ja pamiętam, że w 2017 roku to było tak dynamiczne, tak szybkie, tak bez korekty, że na Twitterze zaczęła być taka narracja, że Bitcoin, że wykres Bitcoina zaraz zawróci w drugą stronę, bo tak pionowo już szedł w górę. Część wspólna 2013-2017, pewnie już jak słuchacie uważnie, to znajdziecie, sami znaleźliście już te części wspólne, ja Wam tylko tutaj jeszcze w tym pomogę. 2013-2017 przede wszystkim inwestor retail, czyli inwestor z ulicy. 2013-2017 kolejne podobieństwo to, że podczas całego cyklu
inwestora, takiego typowego inwestora, było w sumie stać na jednego bitcoina. Po okolicach 20 tysięcy dolarów to już inaczej, ale 20 tysięcy dolarów w oszczędnościach to w USA tak jak u nas 20-30 tysięcy dolarów, więc można powiedzieć, że było stać na bitcoina. Kolejna cecha wspólna, dynamiczny koniec, czyli koniec bardzo, bardzo szybki, wręcz zawracający tego bitcoina, i to było prześmieszne. Pamiętam, jak człowiek wraca do tamtego czasu, to jakby te znaki, że to już że to będzie koniec, były wręcz wypisane wszędzie drukowanymi literami. Kolejna rzecz jest taka, czyli niezrealizowany zysk nam puchnął po prostu bardzo mocno. No i teraz jeszcze jedna rzecz. Jedna rzecz, która tak wraz z znajomymi nazwaliśmy ją teorią podwójnej bańki. Zwróćcie uwagę, że w 2013 roku mieliśmy podwójną bańkę. Ta podwójna bańka polegała na tym, że Bitcoin w 2013 roku w pierwszej połowie wybił tam powyżej 200 dolarów, miał ten ogromny spadek, bardzo dynamiczny, szedł bokiem i końcówka roku znowu była bardzo, bardzo dynamiczna. 2017 rok było trochę inaczej, ale znowu jest podwójna bańka, tylko trochę inaczej rozegrana. Podwójna bańka w 2017 roku polegała faktycznie na tym, że najpierw kapitał wszedł w altcoiny, zrobił bańkę, były spadki ogromne, pamiętam jak były to duże spadki właśnie w wakacje, był bok, było zwątpienie i nagle kapitał przeszedł znowu do bitcoina i znowu pojawił na samym końcu, gdy był ten kapitał tak duży i jeszcze postanowił przejść w altcoiny, czyli podwójna bańka nie tylko na altcoinach, ale też w sumie na bitcoinie, a więc to wszystko nam się działo. 2013-2017 bardzo dużo porównań, a bardzo dużo podobieństw i co jeszcze, co lepsze, jeżeli popatrzymy sobie teraz na Google Trends, to zwróćcie uwagę, jeżeli wpiszemy sobie frazę Bitcoin, to 2013 też widać frazę jakby podwójną bańkę w zainteresowaniu. Pierwsza połowa, wybicie, spadek, bok i kolejna, druga połowa 2013 roku, jeszcze większe zainteresowanie. 2013 rok, dokładnie tak samo. Więc jest podwójna bańka na cenach, jest podwójna bańka na zainteresowaniu. Teoria podwójnej bańki do tej pory nam się bardzo ciekawy sposób sprawdzała, a mało kto o niej mówił. Co więcej, w 2021 też według mnie ta teoria podwójnej bańki jest z nami, ale o tym zaraz, albo wygląda to trochę inaczej. Więc porównując te cykle, możemy znaleźć bardzo dużo podobieństw. I warto sobie zadać pytanie, skąd pochodzą te podobieństwa? Dlaczego one są tak mocno widoczne? Dlaczego akurat wtedy to zadziałało? A moja teoria jest taka, że w tym cyklu to nie zadziała. I tutaj wspólnym mianownikiem tych cykli jest inwestor retail. Jeżeli popatrzymy sobie na wolumeny, statystyki wolumenu w 2013-2017, to inwestor retail dominował na rynku. Tam nie było inwestorów instytucjonalnych. 2013 instytucje się z nas śmiały. 2017 mówiły, że to jest bańka największa i że to też pęknie i mało która instytucja wchodziła w rynek. Retail decydował o tym, co się gra. Retail decydował o tym, jak wygląda bańka i retail decydował o tym, że właśnie te finalne wzrosty były tak szybkie, tak dynamiczne, bo ogromne masy indywidualnych osób, które nie mają doświadczenia, weszły na rynek i liczyły się tylko emocje. To, o czym Wam opowiadałem przez ostatnie kilkanaście minut, jest idealną bazą do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ten cykl będzie inny, dlaczego zaskoczy analityków on-chain i w jaki sposób może to się w ogóle skończyć. Powiem Wam o swojej teorii zaraz. Przechodząc do tego cyklu, pierwsza, przede wszystkim najważniejsza zmiana jest taka, że jeżeli popatrzymy sobie na wolumen na Coinbase, to retail stracił panowanie. Retail nie jest już tak dominującą siłą. Okazuje się, że inwestor instytucjonalny od 2020 roku końcówki przewyższa inwestorów retail w wolumenie. Co to znaczy?
Znaczy tylko tyle, że kapitał instytucji tu już jest. Kapitał instytucji, które można określić mianem smart money. Kapitał instytucji, który inaczej podchodzi do realizowania zysków, który inaczej podchodzi do zarządzania pozycją, inaczej podchodzi do zarządzania ryzykiem. Jeżeli chodzi o inwestora retail, to te zarządzanie ryzykiem i tak dalej, te w ogóle te określenia nie istnieją. Inwestor instytucjonalny to jest inwestor, który dokładnie wie, na czym polegają te zasady. Jeżeli popatrzymy sobie i teraz, okej, Kamil, mówisz retail, inwestorzy instytucjonalni, że inna siła teraz dedykuje rynkiem i tutaj trzeba powiedzieć jeszcze o kilku ważnych sprawach. Pierwsza niezwykle ważna sprawa jest taka, że inwestor retail był w tym cyklu dominujący, ale nie na aktywach typu Bitcoin, typu Ethereum i zaraz sobie odpowiemy dlaczego, tylko na innych aktywach, Dogecoin, Shiba. Jeżeli popatrzycie sobie na wykresy tych kryptowalut, to jeżeli pamiętacie, co powiedziałem kilka minut temu, to teoria podwójnej bańki tutaj jest jak 1:1. Wykres Shiby, wykres Dogecoina, Dogecoina może mniej, ale wykres Shiby, czyli tych takich kryptowalut, które były atrakcyjne dla retailu, bo ten retail nam wchodził przez TikToka, przez różne inne miejsce, wygląda identycznie. Pierwsze wybicie, pierwsza połowa, spadek, drugie wybicie, druga połowa. I nie tylko. Retail również kupował projekty takie jak Solana, prawdopodobnie takie jak Luna, takie jak AVAX. Dlaczego? Dlatego, że retail było stać na te projekty, dlatego, że tam jest to samo myślenie, po co kupować Bitcoina za 50 tysięcy dolarów, lepiej kupmy coś tańszego. Więc retail znowu nam tutaj bardzo dużo namieszał na rynku, tylko w innym miejscu niż do tej pory. Pytanie, na które znowu trzeba sobie odpowiedzieć, dlaczego retail już w tym momencie nie jest dominującą siłą w Bitcoinie czy w Etherze? Uwaga, inaczej. Dlaczego nie jest dominującą siłą w Bitcoinie, ale według mnie może być w Etherze jeszcze? Przede wszystkim chodzi o cenę jednostkową. 50 tysięcy dolarów za Bitcoina to już jest dużo, emocjonalnie dużo dla inwestora, który ledwo co dowiaduje się na rynku. Taki inwestor nie ma bladego pojęcia, że może kupić 0,1 Bitcoina, 0,01 Bitcoina. I to jest taka duża blokada emocjonalna. Nagle dowiaduje się o kryptowalutach, dowiaduje się od swojego kumpla o Shibie, która rośnie, więc tam wchodzi. I teraz to, co według mnie, co potwierdza moją tezę, to przede wszystkim Google Trends. Zwróćcie uwagę, że w Google Trends mieliśmy pierwsze wybicie na Bitcoinie, zainteresowania na Bitcoinie, na Etherze, ale do tej pory nie zrobiliśmy drugiego wybicia. Nie zrobiliśmy tego kolejnego wybicia zainteresowania. Czyli teoria podwójnej bańki tutaj nie zadziała. Nie zadziałała i w przypadku tych mocnych aktywów Bitcoin, Ether, które udowodniły już swoją wartość, na wykresach też tego nie widać. Nie widać tego przegrzania, nie widać tego niezrealizowanego zysku, który tak szybko nam rósł. Nie widać tego jeszcze. I kolejna taka moja teza właśnie, ten wniosek, o którym tutaj mówię, kolejna teza jest taka, że prawdopodobnie Ethereum przeskoczy w kapitalizacji Bitcoina. Dlaczego to się może stać? Dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie teraz, jeżeli mamy świadomość dwóch rzeczy, jeżeli mamy świadomość tego, że inwestor instytucjonalny decyduje o wolumenie w przypadku Bitcoina, Ethera, a we wszystkich raportach, wszystkich analizach, wszystkich artykułach jest wskazane to, że inwestor instytucjonalny na Coinbase kupuje głównie te dwa aktywa, Bitcoina i Ethera. Między innymi dlatego, że to są dwa aktywa, które już w pewnym sensie zostały zweryfikowane przez SEC, czyli nie są security, a sprawa security w ogóle to jest inna sprawa, na całkowicie inny odcinek, co się może stać, o tym też porozmawiamy. To w przypadku dodania do tego jeszcze jednej, kolejnej wskazówki, kolejnej statystyki robi nam się bardzo ciekawy case, dlaczego Ethereum może przeskoczyć Bitcoina. W najbliższym czasie myślę, że to jest kwestia 12 miesięcy. Między innymi dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie na raporty, to na Coinbase już wolumen Ethera przeskoczył Bitcoina. Co nam to mówi? Prawdopodobnie mówi nam to tyle, że Ether stał się popularny wśród inwestorów instytucjonalnych, którzy decydują o tej sile, a dodatkowo
Ether nadal jest atrakcyjny dla retail. Dlaczego? Dlatego, że ta cena $4000 nadal nie straszy. W przypadku Ethera ta cena, jeżeli dobije do 30-40 tysięcy dolarów, może wywołać podobne emocje jak w przypadku Bitcoina, czyli ten strach przed kupnem. W tym momencie jesteśmy w czasie, w którym w 2017 roku Bitcoin po 4, 5 tysięcy, 6 tysięcy dolarów jeszcze był atrakcyjny i Ether w tym momencie nadal jest atrakcyjny dla retail. Dodając to, że jest atrakcyjny dla retail, dodając to, że Ether prześcignął tutaj już w wolumenie Bitcoina, że ma wsparcie instytucji, prawdopodobnie tworzy nam się taka wizja przyszłości, w której ten Ether faktycznie może w kapitalizacji przeskoczyć Bitcoina, bo jest atrakcyjniejszy dla retail, a jeszcze do tego dostanie szczyptę tutaj wolumenu od inwestorów instytucjonalnych. Zamykając to jeszcze w jedną całość i potwierdzając moją tezę, że to się stanie prawdopodobnie, musimy pamiętać o emocjach. Wracając do ostatniego odcinku, to emocje decydują to, w jaki sposób się gra, to w jaki sposób ludzie podejmują decyzje inwestycyjne i wydaje mi się, że w przypadku Ethera w najbliższych miesiącach mamy o dużo większą szansę na pozytywne, wręcz przeszacowane emocje związane z właśnie kupnem Ethera. Dlaczego? Ponieważ czeka nas Ethereum 2.0, ponieważ czeka nas narracja kup Ethery po to, żeby mieć swoją koparkę w domu, po to, żeby wspierać sieć swoimi Etherami. Tak jak kupowanie sprzętu, tak kupowanie Ethera, do tego DeFi, do tego NFT jest mnóstwo dużych narracji, które mogą spowodować, że ten Ether właśnie będzie wiódł prym. Przechodząc do kolejnej kwestii, ja osobiście nie wierzę w tak dynamiczną bessę, jak mieliśmy w 2013-2017 roku. Dlaczego? Nie wierzę w taką bessę, i tu trzeba dopowiedzieć, na tych głównych aktywach Bitcoin, Ether. Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie nie zaobserwowaliśmy jeszcze sytuacji, w której przez miesiąc, gruby miesiąc, non-stop rośliśmy w górę i ten niezrealizowany zysk nam puchł jak piłka. Na niektórych altcoinach już to było. Według mnie takim altcoinem jest Phantom, według mnie takim altcoinem jest Shiba, według mnie takim altcoinem w pewnym sensie może być AVAX i mnóstwo tych innych coinów, które retail właśnie wchodził. I teraz ja uwierzę w te długoterminowe spadki, te spadki 80-90% na tych głównych aktywach, jeżeli zobaczę ten dynamiczny wzrost spowodowany ogromnymi emocjami. I teraz moja teza jest taka, że ten wzrost dynamiczny, wzrost paraboliczny może pojawić się wcześniej na Ethereum niż na Bitcoinie. Dlaczego? Dlatego, że Bitcoina głównie ciągną teraz instytucje. Dlatego, że Bitcoin według mnie ma mniej emocji w najbliższym czasie, dlatego, że w Ethereum może się pojawić bardzo duża narracja, może się pojawić ta narracja właśnie też wśród retail, właśnie przez tą dostępność, przez tę możliwość kupna za kilka tysięcy dolarów w Ethera. Więc to są moje przemyślenia też, które wskazują na to, że to jest całkowicie inny cykl. I porównywanie 2017, porównywanie analizy on-chain, która ma nam teraz wyrysować jakiś szczyt, według mnie jest błędem, ponieważ siła, która ciągnie ten rynek w tym momencie, jest inna, ma inne podejście do rynku i to nam pokazują statystyki. Oczywiście takie rzeczy jak ilość Etherów czy Bitcoinów na giełdach jest bardzo, bardzo ciekawym case'em, który warto obserwować. Oczywiście te wskaźniki analizy on-chain warto obserwować, ale opieranie się o szczyty, dołki, które historycznie były w 2013-2017 roku, według mnie jest błędem, bo zakończy się to prawdopodobnie całkowicie inaczej przez to, że analiza on-chain, i to jest fundament tego, żebyśmy zrozumieli, analiza on-chain obrazuje emocje inwestorów. Jeżeli dominującą siłą na rynku nie jest siła, która do tej pory decydowała,
to wyrysuje nam się całkowicie coś innego. I takie mam podejście do tego rynku. To jest jakby zbiór różnych rzeczy, które wrzucałem sobie w notatnik. Chciałem Wam to przekazać w jednym filmie. Mam nadzieję, że to jest dla Was przystępne, że to łapiecie, o co tutaj może chodzić. I to już się pojawia, ta narracja się pojawia. Ja już kilka razy o tym wspomniałem. Myślę, że dla Bitcoina niezwykle ciekawym case'em byłoby to, żeby rozliczać go w Satoshi, czyli żeby nie mówić, ja mam jednego Bitcoina, ale mówić, ja mam 5, 6, 7 tysięcy Satoshi, bo nagle okazuje się, że Bitcoin może być atrakcyjny po raz kolejny dla ulicy i już pojawia się ta narracja wśród takich osób jak Barry Silbert, czyli jeden z najbardziej wpływowych osób, przeliczanie do Satoshi i kto wie, czy to nie jest plan na to, żeby Bitcoin stał się bardziej dla retail. Duża cena powoduje bariery wejścia emocjonalne. Niska cena z ramię po przecinku spowoduje ogromny, ogromny dostęp. Myślę, że to, o czym powiedziałem, to klucz i właśnie chciałem Wam to przekazać w skondensowanej tutaj wiedzy. W taki sposób zakończymy. Bardzo mnie ciekawią Wasze komentarze. Dajcie znać, co myślicie o tego typu podejściu. Dajcie znać, w jaki sposób uważacie. I chciałbym podkreślić, że to nie jest atak analizy on-chain, to jest pokazanie, że wszystko może się inaczej rozegrać i opieranie się na tym, że analiza on-chain nam wyznaczy idealny szczyt, według mnie jest błędny. Analiza on-chain jako drogowskaz, ale nie analiza on-chain jako finalna rzecz, która nam przyświeca i sprawi, że wszyscy w idealnym momencie wyjdziemy. Tak to nie zadziała. Zanim się z Wami pożegnam, jeszcze kilka informacji. Wiem, że w komentarzach pytacie o Polkadot. Ja już w kilku odcinkach o tym wspomniałem. Wspomniałem też, kiedy zrealizowałem większość pozycji, ale Polkadot nadal jest oczywiście w moim portfelu. I myślę, że podzielę się z Wami tymi informacjami za jakiś czas, co uważam. Polkadot według mnie jest projektem, który co jak co, hossa bessa, przetrwa. Właśnie też było takie pytanie, które projekty to są te, które według Ciebie przetrwają? Ja uważam, że Polkadot jest właśnie jednym z tych projektów, który przetrwa po prostu długoterminowo. Jest jeszcze kilka innych, ale też o tym nie chciałbym na samym końcu mówić, bo to jest zbyt rozległe zagadnienie. Kolejna informacja jeszcze związana z projektem Uniqly, który cały czas się bardzo mocno rozwija. I zwróćcie uwagę na social media w najbliższym czasie Uniqly, bo czeka nas ogromny, ogromny airdrop dla tutaj osób, które wspierają Uniqly. Platforma Uniqly coraz mocniej się rozwija. Krzysiek, jestem z nim oczywiście w stałym kontakcie. Ja uważam, że to jest jeden z najbardziej niedowartościowanych projektów, nawet można powiedzieć metaversowych. A dlaczego metaversowych? O tym też za jakiś czas porozmawiamy. Pamiętajcie o tym dropie. Myślę, że bardzo fajna akcja nas tutaj czeka. Uniqly porozdaje mnóstwo prezentów na święta. Więc miejcie to na uwadze, a ja z Wami w tym momencie się żegnam. O Uniqly pewnie porozmawiam za jakiś czas dłużej, bo dzieje się tam sporo. A w tym momencie się z Wami żegnam. Zostawiam z memem jak zwykle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.